Rywalizacja górnika z kotwicą ma niezwykle zacięty przebieg. Cztery dogrywki, zwroty akcji i prowadzenia. Tak wygląda półfinałowa rywalizacja drugiego zespołu rundy zasadniczej górnika TransEU z trzecią po podstawowej części sezonu Sensation Kotwicą. Nie pamiętam, kiedy w pierwszej lidze były takie emocje i też no, po dwóch stronach grają zawodnicy z przeszłością w Ekstraklasie z olbrzymim potencjałem. Także to nie jest przypadek, że te mecze tak wyglądają. Widać, że spotkały się naprawdę dwie świetne drużyny z tradycjami kluby. To jest piękne, naprawdę to jest reklama całej pierwszej ligi, te nasze pojedynki w Wałbrzychu i tutaj w hali Millennium. Dwa pierwsze mecze w Wałbrzychu to wygrana gospodarzy, przy czym drugi mecz zakończył się po dwóch dogrywkach. W Kołobrzegu górą była Kotwica, a o wyniku trzeciego, sobotniego starcia także decydowały dwa dodatkowe czasy gry. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i oni, i my. Myślę, że dawno tutaj hala Millennium nie była taka rozpalona do czerwoności. Świetny doping zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Świetnie się dzisiaj grało i prowadziło to spotkanie. Kotwica okazała się dzisiaj lepsza. Jednym rzutem dosłownie mieliśmy swoje szanse na wygranie w regulaminowym czasie gry i w pierwszej dogrywce. Nie wykorzystaliśmy ich, ale taka jest koszykówka, takie są przede wszystkim play-offy. Udało nam się wrócić naprawdę z ciężkich tarapatów i za to naprawdę szacunek dla naszej drużyny. W dogrywce my również mieliśmy swoje rzuty, mieliśmy swoje szanse, żeby przychylić na swoją korzyść, ale no, szczęście tym razem było po stronie Kotwicy, gratulacje dla nich. Po pierwsze, wydaje mi się, że zasłużyliśmy w końcu na zwycięstwo. To jest trzeci mecz, który gdzieś tam daliśmy z siebie maksa. Uważam, że na tym poziomie cały czas drobiazgi decydują o wyniku i ilość popełnionych błędów. My w tym meczu popełniliśmy tych naszych błędów założeniowych w defensywie dosyć sporo. Mogło to nas kosztować zwycięstwo. Przede wszystkim gratulacje dla chłopaków, bo wszyscy pokazaliśmy charakter. Widzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, ale też graliśmy u siebie. No i co? Wygraliśmy jutro kolejny mecz. Miejmy nadzieję, że na naszą korzyść. W czwartym, niedzielnym spotkaniu tej pary niemal przez całe zawody prowadzili gospodarze. W trzeciej kwarcie przytrafił się nam jednak kryzys, podczas którego koszykarze Górnika rzucili 13 punktów z rzędu i uzyskali przewagę 47-46. Trójki Remona Nelsona i Karola Kutty pozwoliły odzyskać prowadzenie. W kolejnych minutach Górnik próbował doprowadzić do remisu, ale skuteczna na linii rzutów wolnych była drużyna Kotwicy. Ważne trójki trafiał też niewidoczny we wcześniejszych meczach półfinałowych Karol Kutta. 10 punktów w całych zawodach. My dzisiaj zrobiliśmy mniej błędów w obronie. Na tym się koncentrowaliśmy od samego początku. Wiedzieliśmy, że tylko tą drogą możemy dojść do sukcesu. Naprawdę dosyć solidnie przepracowaliśmy całe 40 minut. Tych błędów było zdecydowanie mniej niż w meczu poprzednim. To są szczegóły, to jest zmęczenie, decydują małe detale. Jak będziemy wykonywać założenia, to nie musimy się martwić o wynik. I kto zrobi tych błędów mniej, ten wygra ten piąty mecz. No nie da się wygrać spotkania w półfinale, jak nasza skuteczność jest z rzutów wolnych na poziomie 51%. Nie trafiamy 16 wolnych, w tym wielu w ważnym momencie. Trafiamy 6 trójek przy 24% skuteczności na 12 Kotwicy. Rzuca się to w oczy, że nie trafiliśmy, tak jak trener powiedział, 16 wolnych, co myślę, że przeważyło, bo przegraliśmy 8 punktami. Musimy na pewno skupić się na tym. No, poprawiliśmy to, że Kotwica nie zebrała nam dzisiaj 20 piłek w ataku, to nam się zepsuło tak naprawdę rzuty osobiste. O tym, który zespół awansuje do finału rozgrywek, przesądzi piąte spotkanie w Wałbrzychu. Do finału wcześniej awansował Rafluk Sokół Łańcut.